Nie wiem, ilu z was wie, że uwielbiam Marvela, a z Marvela moją ulubioną ekipą nie są Avengersi, a właśnie X-Meni. Uwielbiałem ich w dzieciństwie, uwielbiam ich do dzisiaj i mam takich kilku, których ubóstwiam. I jednym z nich, nie wiedzieć czemu, jest Gambit oraz Rogue, ale też na między innymi uwielbiałem Magneto, chociaż to mniej oczywiste. No i w związku z tym stwierdziłem, że zamówię sobie klocki, no bo skoro uwielbiam X-Menów, Magneto, to może klocki jakieś magnetyczne sobie zamówię. No i wpisałem, no i przyszło mi, że... Ej, czekajcie. Aha, a to nie jest X-Men. Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Klocki Blocki. To klocki, które u mnie na kanale już były, ale klocki magnetyczne to nie tylko coś, czego z blocków u mnie nie było, ale czego nie było w ogóle, więc... Komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? 6 lat musicie mieć, by zacząć się tym bawić, ale... I myślę, że to ma duży sens, biorąc pod uwagę metalowe małe elementy. I chyba żadne klocki nie miały aż tak bardzo sensu, jak tutaj te. Z tym oczywiście wiekiem mamy klocki magnetyczne, 75 elementów na wiele rynków, z tyłu troszkę prezentacji, co możemy z tego stworzyć. Sam jestem bardzo ciekaw, bo wiecie, no jest to pod nazwą klocki. Duże słowo, faktycznie, jak na coś takiego, no ale zaufam i zobaczymy, z czym to się wiąże. Moi mili, tutaj mamy, co się znajduje w środku, 35 kuleczek oraz 40 łącznie takich rzeczy. Czy coś się z tego w ogóle da zbudować, stworzyć? Zaraz się przekonamy. Jedziemy, panowie! Znamy wszyscy! Dobra, widzimy tutaj takie, występuje to w plastikowym, o już, co jest, aha, odwrotnie to otwieram, to jednak było tak dobrze, było początkowo. Gdy otwieramy, widzimy, że pudełko zdecydowanie jest przesadzone, nie pojawia się w nim żadna absolutnie instrukcja, no... Kurczę, z jednej strony powiedziałbym, że tej ciężko faktycznie oczekiwać. Z drugiej oczekiwałbym jednak też, że wiecie, no to nie są takie proste rzeczy. Jakaś inspiracja by się tu przydała. Okej, widzimy gwiazdkę, widzimy rybkę, ale troszkę więcej tych pomysłów myślę, że mogłoby być skazane i mogłoby być niegłupim pomysłem. Jeszcze tak technicznie rzecz... Aha, przepraszam, tu jeszcze jest faktycznie troszkę pomysłów i to tyle. Ja osobiście chciałbym, by była tutaj jakaś większa książeczka, to fakt. Natomiast co ważne, w ogóle ja te klocki otrzymałem od blocków, ale to już idzie w latach. Jak to wygląda dziś? No dobra, z czym my się tu wiążemy? Z czym się tu wiążemy? Z czym się tu wiążemy? To też, bo miałem powiedzieć, że wiążą się, ale nie chemicznie tutaj te elementy. Spójrzcie, mam tutaj, mówię, dużo tych kuleczek, to faktycznie, i one też ze sobą się, nie, one się ze sobą akurat nie łączą, one się łączą tylko z tym i to ma tu na końcach też magnesiki. Oczywiście zaraz sobie coś z tego spróbuję zbudować i zobaczymy, jak to się ma do fajności. Tutaj widzimy, mamy tych pałek całkiem sporo. Jak to w ogóle jest dotykowo? Nie, jest okej, w ogóle wiecie, nie czuję, to jest kolczek. Gdybym ja coś takiego znalazł gdzieś na ziemi, to bym pomyślał, że to jakiś półprzewodnik elektroniczny, coś takiego, ale wiąże. Co ja mam z tym wiązaniem dzisiaj? A no tak, tu się proszę bardzo. A czy to jest tak, że jedna strona się odpycha, a druga się... A, czekajcie. Czy to... Bo tak to powinno działać? Yes, science! A, mamy to. Mamy to. Widzicie? Jest tak jak jest, no ja wiem, że nie może być inaczej, ale testowałem, a no widzę, coś technicznie poszło do przodu. Wiąże się... naprawdę, co ja z tym wiąże? Skubidu? Łączy się to fajnie, okej, nie ma tu większych problemów, bokiem tutaj faktycznie nic nie zrobimy, więc bez tego i do tych kulek też. O, proszę bardzo, jakie tutaj pierwsze rzeczy, co się z tego da... O, dwie kulki też możemy, co się z tego da stworzyć? A dajcie mi chwilę, zobaczymy, ja się tej chwilę pobawię i do was wrócę. No i słuchajcie, w międzyczasie sprawdziłem, jak to wygląda na stronie Klocki Blocki, cały czas te zestawy są w sprzedaży, także tutaj nie ma większego problemu. Problemem trochę uważam jest to, że od czasu, kiedy ja gdzieś je tam zdobyłem, nie pojawiły nam się żadne nowości. Czy żeby to było od średniej sprzedaży, czy po prostu nie trzeba więcej? W sumie chyba nie trzeba więcej, niemniej są w sprzedaży. A teraz opis. Dobra, moi mili, ja wam powiem tak, szczerze. Ale tak naprawdę szczerze, ja sobie to zniosłem na dół, mówię, okej, pobawmy się pół godziny, bo też co tu więcej można zdziałać i będę w stanie oceniać już ten produkt i wam o nim opowiedzieć. Pół godziny, tak? No to minęły dwa dni, jak dopiero wracam do kręcenia tej recenzji. Zupełnie szczerze, czekajcie, tylko sobie tutaj to wyjmiemy z opakowania. Zupełnie szczerze, i mówię to naprawdę bez nuty ironii czy czegokolwiek, to, kurczę, naprawdę ma sens. Ej, ja w to tak wsiąkłem, że sobie nie wyobrażacie. Ale
tu trzeba zacząć od właśnie ale. Oczywistym jest, że nie możemy do tego podchodzić, wiecie, jak do stricte Lego. Nie zbudujemy z tego żadnych takich realnych konstrukcji, nazwijmy to sobie, jak komisariat, nie wiem, samochód czy cokolwiek. Bagno! Niemniej, bawiąc się tym, ja dosłownie przepadłem na długie chwile, jak zresztą słyszycie. Kiedy już porzucimy tę myśl, że to są normalne klocki, a bardziej taka zabawka, nie wiem, relaksująca, jak fidget spinner chociażby, czy inne te takie, co się bąbelki wklikuje i wyklikuje, naprawdę przy tym można się fajnie zrelaksować. Chociaż tak teraz myślę, a jakby faktycznie mieć tego naprawdę dużo i rzucić sobie challenge wybudowania komisariatu? Przerywam program, by nadać komunikat specjalny. Tak mi się zdawało, że tak to było. Okazuje się, że mam jeszcze jedno opakowanie. Tychże troszkę inne, chociaż wzór tych tutaj przegubów jest identyczny. Ich jest w ogóle więcej, bo jeszcze jest gdzieś tam drugi rodzaj przegubów. Ale tutaj faktycznie, no, kolejna armia tych zasili, więc o, pewnie coś pobuduję, ale to już nie dziś, bo odkryłem to w sumie po nakręceniu recenzji. Wróćmy do tejże. No niemniej, naprawdę przy tym idzie się zrelaksować i niejednokrotnie, dwukrotnie, jak nie trzykrotnie, złapałem się na tym, że sobie gdzieś tam, wiecie, montując, teraz sobie to pozwolę fragment rozmontować, niejednokrotnie łapałem się na czymś takim, że wiecie, tutaj sobie siedzę, gdzieś tam w tyle leci na wspólnej, a ja bawiąc się w ten sposób, robiąc sobie takie dziwne, proste kształty, widzę, że minęło mi na tym pół godziny, kurczę, serio, więc jako taki prawdziwy odstresowywacz naprawdę ma to ogromny sens. Dużo większy niż jakieś inne klocki, udające klocki, klockami nie będą. Tutaj nie będę to nazwane klocki, chociaż klockami to nie jest, ale naprawdę można się tym fajnie rozerwać. Przy okazji nie tylko rozerwać, bo uczy to też w jakiś sposób, wiecie. Nie chcę tego porównywać do, nie wiem, domku z kart czy coś takiego, aczkolwiek niejednokrotnie budując też odczuwałem wielkie emocje. No na przykład spójrzcie, tutaj sobie fajnie chwycimy przy tych kulkach, to się trzyma, ale gdy chwycimy za środek, to nam się rozpada. W jakiś sposób jest to też zabawka edukacyjna po prostu, bo uczy nas gdzieś, wiecie, tej budowy. Nie wiem, gdyby sobie jakiś most próbować zbudować, to pewnie byłoby podobnie. Zbudowałbym most, ale on gdzieś w pewnych punktach byłby kruchy. Czy więc to jakaś zabawka, która może początkującego architekta zainteresować, zainspirować? Być nawet może. Jak widzicie, tutaj w punktach stycznych trzyma się to dobrze, ale właśnie jest to też kolejne wyzwanie, no bo jak widzicie, to jest mocno takie chwierutające się i wbrew pozorom może się łatwo zawalić. Więc dla kogoś, kto gdzieś tam stawia pierwsze kroki w jakichś takich, wiecie, budowlach wielkogabarytowych, nie do końca wiem, jak to nazwać, może to być też fajna nauka właśnie tych takich punktów, gdzie tu zbudować, wiecie, ścianki nośne, żeby to się gdzieś tam nam nie zawaliło. Ej, naprawdę, nawet teraz, gdy się tym bawię, jest to w jakiś taki dziki sposób relaksujące. Po prostu robienie z tego dziwnych kształtów, tworzenie dziwnych rzeczy właśnie w taki sposób, nawet nieokrzesany, kurczę, nawet takie losowe tutaj mi budowanie w jakiś, nie wiem o co to chodzi w tej zabawce, ale naprawdę jest w tym jakaś taka relaksująca magia. Tak jak mówię, nie chodzi o to, że z tego zbudujecie miasto, nie chodzi o to, że z tego zbudujecie nie wiadomo jakie uniwersum, ale jako taki odstresowywacz, a przy okazji jakieś walory edukacyjne też ma, naprawdę jest to kurczę fajne. I myślałem, to będzie taka, wiecie, kolejna recenzja, szybka recenzja. Mówię, bo co z tego może powstać fajnego? Co z tego może być? Mówię, no nic. A zawiodłem się. W sensie zawiodłem się, że to jest słabe, bo nie, to jest naprawdę dobre. Przy czym, tak jak mówię, ciężko mi oceniać to w ramach takich tradycyjnych klocków, no bo tutaj wiadomo, że nie. Ale tak jak mówię, nawet takie głupie działanie przed telewizorem do serialu sprawia po prostu frajdę i w jakiś sposób odstresowywuje. Przy okazji spójrzcie, trzyma się to naprawdę spoko, ale tak jak mówię, łatwo też jest tutaj to wyłamać, ale kulki trzymają naprawdę mocno. Ba, kulki trzymają na tyle mocno, że nawet kulka przytrzymuje... Aha, kurde, aktualnie nie przytrzymała kulkę, ale mi się to generalnie zdarzało. Także mówię, ej, naprawdę, nawet teraz mi się nie chce kończyć tej recenzji, bo sobie tak tutaj łączę i to mi sprawia po prostu przyjemność. Kurczę, lubię takie recenzje, bo faktycznie zaskakują mnie niesamowicie i pokazują, że no nie cały jeszcze świat klocków jest przede mną odkryty. I nie tylko klocek to klocek, w sensie, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. I naprawdę to polecam. Oczywiście nie mówię jakoś, żeby wydawać na to nie wiadomo ile pieniędzy, ale taki jeden zestaw, to się w ogóle trzyma, patrzcie. Widzicie, jak to się... Patrzcie, zupełnym przypadkiem właśnie złożyłem to i o tym mówię w tej zabawie. O, teraz jakąś chwilę rozpadło, ale właśnie o tym mówię. Niejednokrotnie sam się zaskoczyłem się coś konstruując. Mówię, kurczę, jak to się w ogóle trzyma, widzicie? Ja sobie mogę tym rzucać i to mi się nie rozpada. A jednocześnie, gdy zrobię tak, rozpada się bez problemu. Ej, naprawdę, kurczę, polecam. Mimo wszystko, kupić sobie coś w tym stylu i po prostu się pobawić. Tak po prostu pomemłać sobie gdzieś w tle. Jest to w jakiś sposób odstresowujące, jeszcze raz to powtórzę, i inspirujące też, chociaż być może w klockach też coś nam da. Ej kurczę, nie wiem czego nie dokupię, że coś nie pobuduję, serio. Normalnie wow, takie odcinki uwielbiam, mam nadzieję, że wy również takie odcinki uwielbiacie i że zostawicie tutaj subskrypcję, by takich odcinków oglądać więcej. Oczywiście, nie braknie też tandety, to spokojnie, ale dzisiaj trochę z zupełnie innymi klockami, bo teraz widzicie, po powrocie na kanał trochę testuję tych dziwnych klocków. Póki co, z tych dziwnych klocków, to jest najlepsze, co miałem w rękach. Serio.
Czy ten kanał jest najlepszym, co mieliście? Nie w rękach, a w oczach? Zdecydowanie nie! Ale jeszcze raz będzie miło, jak zostawicie suba i tak dalej. Dzięki, że byliście. Bye!